Nowe odcinki Ninjago będą miały oficjalną premierę dopiero 12 października, a my w końcu dostaliśmy ich wszystkie opisy. I dzisiaj przyjrzymy się opisom tych odcinków, których do tej pory nie mieliśmy. Lecimy! Odcinek 15 nazywają to zagładą. To rozpaczliwy czas dla smoków. Od czasu połączenia, od czasu fuzji, szpony Imperium mogą swobodnie przedostawać się do Zjednoczonych Królestw, aby je upolować. Czyli najpewniej będzie to odcinek o tym, gdzie będziemy mieli dużo scenek, jak łowcy Imperium polują na smoki, no i prawdopodobnie ninja będą musieli ich powstrzymać. Odcinek 16. Kraina Rzeczy Zagubionych. Ninja udają się do Krainy Rzeczy Zagubionych, gdzie znajdują ślady smoków i nowego sojusznika, który wieki temu został wygnany przez cesarzową Beatrix. Ja mniej więcej od maja wiem, kim jest ten tajemniczy sojusznik, a wy dowiecie się za chwilę z opisu odcinka 18 Moc Absolutna. W retrospekcji cesarzowa Beatrix wypędza swoją siostrę bliźniaczkę, która miała moce żywiołów i każe Rasowi schwytać dla niej mistrza smoków Egalta. Już nieraz w odcinkach wspominałem o tej siostrze cesarzowej i teraz zostało to w końcu oficjalnie potwierdzone. Co więcej, ten smok, który jest więziony w Imperium, ma na imię Egalt i jest to jeden z zestawów na przyszły rok, na 2024, Mistrz Smoków Egalt. Jednak co ciekawe, jest to największy smok, jakiego kiedykolwiek mieliśmy w Ninjago, a zestaw z nim składa się z lekko ponad 500 elementów. Tak, moi drodzy, to nie jest żart. Ten wielki, przepotężny smok Imperium będzie mniej więcej wielkości smoka Wildfire i to jeszcze nie do końca, bo w zestawie będziemy mieli drzewo. Powiem szczerze, skłamałbym, gdybym powiedział, że LEGO odwaliło dobrą robotę. Bardziej się tego zepsuć naprawdę nie dało. Ja myślałem, że to będzie jakiś potężny zestaw, co najmniej 1000 elementów, nawet więcej, bo 1000 to ma ten ostatni smok, co mamy teraz, czy smok Zeynascore, a tutaj lekko ponad 500 elementów na największego smoka, jakiego w historii widziała ta seria. Nie wiem jak dla was, dla mnie to jest jeden wielki, nieśmieszny żart i LEGO powinno za to dostać tak ostro po dupie, a przynajmniej osoby, które ten zestaw projektowały, nie? Naprawdę, to jest jeden wielki żart. No i odcinek 19, wszyscy jesteśmy smokami. Kai i Cole unikają schwytania głęboko pod Imperium, podczas gdy Arin i Sora opanowują swoje moce. Strasznie zaciekawiło mnie to, że jest tam wzmianka o mocach Arina. Mamy tutaj dwie opcje. Pierwsza, Arin jednak posiada jakąś moc żywiołu, którą dopiero odkryje. No i ta druga, jak wiemy, potrafi on nakładać spinjitsu na rzucane przez siebie przedmioty i jest to ta bardziej prawdopodobna opcja, że po prostu tą umiejętność będzie szkolił. Zapowiada się naprawdę ciekawy sezon i ja nie mogę się już doczekać, a opisy, które w końcu mamy wszystkie, raczej w tym czekaniu nie pomagają. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a ja dziękuję pięknie za uwagę i do zobaczenia, hej! A no tak, i tutaj gdzieś jeszcze macie odcinek z opisami poprzednich odcinków, jeśli ktoś nie widział.